pewnym miasteczku żyło sobie małżeństwo. Bardzo, bardzo się kochało, ale było też bardzo ubogie. Jednak para miała marzenia. Mężczyzna marzył o złotym łańcuszku do swojego zegarka, który zawsze trzymał w kieszeni, a kobieta marzyła o pięknym grzebieniu do swoich długich blond włosów. Po pewnym czasie marzeniem kobiety stało się to, aby zdobyć łańcuszek dla swojego męża, a marzeniem mężczyzny stał się ten grzebień. I w 10. rocznicę ich ślubu do swojego męża przyszła kobieta, która miała ścięte włosy, ale była bardzo radosna. I wtedy wręczyła mu łańcuszek do jego zegarka. Mężczyzna bardzo się zdziwił, bo przyznał, że sam sprzedał swój zegarek, aby kupić swojej żonie grzebień. Bardzo, bardzo się ucieszyli, przytulili się i mieli coś najważniejszego, czyli wzajemną miłość. I teraz spójrzcie na to, jaka jest ofiara Jezusa. Bo Bóg oddał wszystko, co miał, najcenniejsze. Oddał swoje życie. I oddaje dla nas totalnie wszystko, bo Jego marzenie to nasze marzenia i On chce je spełniać, choćby za cenę ogromną. On oddaje cały swój czas, swoje życie dla nas. I też pomyślmy o tym, co my mamy dać w zamian Jezusowi. Co będzie Twoim okazem miłości do taty. Dobranoc.